Po wielu latach oczekiwań jest gotowa kompleksowa dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji strefy staromiejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Obejmuje ona nie tylko remont Placu Wolności, najbardziej charakterystycznej części w przestrzeni miejskiej, ale również przylegających do niego ulic. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze prace rozpoczną się za kilka miesięcy. Zmieni się całkowicie płyta główna rynku. Do pomnika zostaną wybudowane po prostu nowe schody. Powstanie nowa, mała architektura. Między innymi nowe ławki, nowe kosze na śmieci, oświetlenie uliczne stylizowane. Powstanie także punkt czerpania wody. Na Placu Wolności pojawi się także taka mała tablica informacyjna, która będzie po prostu informować tutaj mieszkańców o godzinach urzędowania instytucji publicznych, takie jak urzędy czy tam biblioteki. Wierzymy, że po wybudowaniu, po prostu przebudowaniu tego Placu Wolności, no, ten rynek stanie się takim miejscem aktywności, integracji mieszkańców, zarówno tych starszych, jak i tych młodszych. Z opracowanych wizualizacji wynika, że cała płyta Placu Wolności zostanie utrzymana w formie staromiejskiej. Jej powierzchnia będzie pokryta nie tylko kostką betonową. Większą część stanowić będą wykończenia z bazaltu i granitu. Według opracowanego planu dotychczasowe ulice przy Placu Wolności, oprócz Młyńskiej, zamienią się w deptak. W tej przestrzeni będzie również fontanna. Zlikwidowanie 12 miejsc parkingowych pozwoli stworzyć dodatkową strefę wypoczynku dla mieszkańców. Zaprojektowano także nowy układ zieleni, który sprawi, że znikną stare drzewa i pojawią się nowe nasadzenia. Na Placu Wolności pozostanie również pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej. Monument będzie również odnowiony. W Sępólnie to teraz jedna z najważniejszych inwestycji, która została podzielona na dwa etapy. Cały projekt jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap to jest właśnie sam Plac Wolności, a drugi etap wszystkie uliczki Starego Miasta, łącznie z placem wokół naszej świątyni, wokół kościoła. W tym roku będziemy chcieli właśnie zrobić Plac Wolności. Wartość tej inwestycji kosztorysowa, całej inwestycji to jest ponad 8 milionów złotych, więc dzielimy to na dwa etapy. W drugim etapie prac, czyli w 2020 roku, zmieni się także wygląd przylegających do rynku ulic Ratuszowej, Bocznej, Studziennej oraz Farnej. Swoistym łącznikiem stanowiącym integralny węzeł z pozostałą częścią Starego Miasta będzie ulica Kościelna. Plac Wolności zostanie z ruchu wyłączony poza ulicą Młyńską, natomiast będzie oczywiście dopuszczony transport zaopatrzeniowy do lokali, do sklepów, natomiast w Starym Mieście uliczki dostaną jazdę jednokierunkową, w zasadzie odwróconą niż do tej pory, bo ulica na przykład Studzienna, tak jak teraz się wyjeżdżało na drogę krajową, to teraz z drogi krajowej będzie się wjeżdżało w ulicę Studzienną, natomiast pozostałe uliczki, tak jak do tej pory, będą jednokierunkowymi. W najbliższym czasie, kiedy rozpoczną się już prace związane z rewitalizacją strefy staromiejskiej, należy spodziewać się również częściowych utrudnień w ruchu. Prace będą prowadzone latem w sąsiedztwie drogi krajowej. Kierowcy będą musieli ograniczyć prędkość, co znacznie wpłynie na czas przejazdu przez miasto.